Cześć, vlogmas numer 13. Standardowo wczoraj położyłam się bardzo późno spać. Byłam już tak padnięta i ledwo patrzyłam na oczy, że jak tylko zamknęłam, przyłożyłam głowę do poduszki, to od razu zasnęłam. Ale miałam tak straszny problem z wstaniem rano, że to była po prostu jakaś masakra. I myślałam, że dzisiaj się położę wcześniej, ale nie. Jest godzina 9:30. Wieczorem. A u mnie się nawet nie zapowiada, że się położę spać, bo do jutra mam czas, żeby zrobić kilka plików na technologię informacyjną. Niestety jutro muszę poddawać kilka projektów, a dopiero dzisiaj je zaczęłam. Tak więc śmiałam się dzisiaj w pracy, że wrócę do domu, zrobię projekty. Pojadę do pracy i boję się, że tak to się może skończyć, bo Artur wstaje przed 5 rano, żeby jechać do pracy, więc pewnie będę wstawała z nim, więc pewnie nie będzie sensu się kłaść spać, ale jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jestem w połowie, znaczy jeden z dwóch projektów już zrobiłam, ten krótszy, no ale kupa czasu mi jeszcze zejdzie na tym drugim, więc. Więc biorę się za robotę. Co prawda, dzięki Bogu, że udało mi się wczoraj skleić ten filmik jeden dla Was. Więc dzisiaj go mogłam już tylko wstawić na YouTube. A to, co zrobię dzisiaj, nie mam pojęcia, kiedy to skleję. Nawet nie miałam czasu, żeby cokolwiek nagrać. Dopiero teraz chwilę usiadłam, żeby do Was pogadać. I to będzie tyle, bo muszę się wziąć niestety za te najważniejsze rzeczy. A jak dzisiaj tego nie zrobię, to jutro może się okazać, że też nie zdążę. Czas jest jutro do północy, ale wolałabym mieć te kilka godzin jutro na to, żeby zrobić ewentualnie jakieś poprawki. Ewentualnie, żeby zabrać je za coś nowego, a nie za to, żeby w ogóle coś zaczynać. Więc dzisiaj bezwzględnie muszę to zrobić. Więc dzisiejszy vlog będzie bardzo krótki. I coraz bardziej się zastanawiam, czy nie połączyć go z jutrzejszym, bo nie chcę, żeby był aż zbyt krótki, ale nie wiem. Zobaczymy, będę się musiała jeszcze nad tym głęboko zastanowić, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No ale nic. A plusy są takie, że Artur złożył dzisiaj szafę. Co prawda, strasznie się przy tym nadenerwował. Ale efekt jest super. Odeszło nam teraz sporo miejsca w przedpokoju, ale szafa jest ekstra. Bardzo mi się podoba. Co prawda trzeba ją jeszcze wyczyścić, bo lustro jest całe wypalcowane i w szafie jest jeszcze brudno, bo jest zakurzone, są jakieś resztki jakieś tam części w szafie, żeby ją tam przetrzeć, ale to już może w przyszłym tygodniu albo chociaż w weekend, jak już się wezmę za świąteczne porządki. No i Artur, co prawda te instrukcje z IKEA są bardzo jasne i przejrzyste i fajnie się te rzeczy składa, ale Artur stwierdził, że z drzwiami, które były w jednym z mniejszych pudełek, miał największe problemy, bo była tam cała masa części, jakichś śrubek, śrubeczek i to, mówi, była najgorsza rzecz. A całą szafę składał 7 godzin, więc po prostu szacun dla niego. Byłam święcie przekonana, że jak w trakcie dnia do niego dzwoniłam, się pytałam, jak tam idzie mu składanie. Stwierdził, że do 20 się pewnie nie wyrobi, więc myślałam, że może jutro będzie kończył. Ale przyjechałam, a szafa już była gotowa, więc wiecie. Zresztą efekt zobaczcie sami.
dosyć tego gadania na dzisiaj. Może jeszcze, jak wszystko zrobię, to się do Was odezwę. Przepraszam Was, jeżeli ten vlog się nie pojawi, albo pojawi się, ale sklejony z jakimś innym dniem. Ale już naprawdę nie mam siły, nie mam mocy. I tak jestem z siebie dumna, że tak niewiele dni ze sobą połączyłam, bo byłam święcie przekonana, że co drugi dzień będę tak sklejała wszystko, bo nie będę miała albo o czym do Was mówić, albo co pokazać, albo w ogóle nie będzie mi się chciało. A jednak ciągnę to tak trochę. Więc no cóż, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie dalej w praniu. Ja wracam do wykładów online i do projektów. A Wy śpijcie słodko. I do zobaczenia później, ewentualnie do zobaczenia jutro. Pa! Co jest, Helen? Co za kot? Co za kot leży? Na co tak patrzysz? Hej, znowu idę na łatwiznę i znowu łączę dwa dni w jeden cały odcinek. Powiem Wam, że już dawno nie miałam tak kiepskiego dnia jak dzisiaj. Już dawno nie miałam tak kiepskiego tygodnia jak ten, który się teraz zaczął i mam nadzieję, że się szybko skończy. Nie dość, że w pracy mi się strasznie dłuży. Po prostu mam takiego lenia i takiego nie chce mi się, jakiego dawno nie miałam. Może dlatego, że jestem zmęczona, a może dlatego, że po prostu atmosfera gdzieś tutaj dookoła nie sprzyja. I chciałabym, żeby ten tydzień się już skończył i żeby zaczął się jakiś nowy, lepszy i przyjemniejszy. Wczoraj nie wstawiałam odcinka. Z tych kilku minut, które udało mi się nagrać, stwierdziłam, że nie będzie nic ciekawego, więc po prostu połączę to. Znaczy nic ciekawego, będzie to po prostu za krótkie. Więc połączę to po prostu z dzisiejszym odcinkiem. Z dzisiejszym vlogmasem, który też mi się wydaje, że będzie krótki, bo powiem Wam, że ledwo żyję. Wczoraj nad tym projektem z tych technologii siedziałam do godziny 12 w nocy. Zanim się umyłam, za czym się położyłam, też już było grubo przed pierwszą. Więc dzisiaj marzę tylko o tym, żeby się położyć spać, ale jeszcze czekam, jak Artur wróci od fryzjera i jedziemy na jakieś szybkie zakupy. I jak wrócimy, to idę spać. Od razu. Najwyżej zmontuję to, co mi się uda nagrać, żeby mieć gotowe już na jutro do opublikowania i idę spać, bo powiem Wam, że naprawdę ledwo żyję. Ledwo już dawno nie było tak źle. I powiem Wam, że przecież już kiedyś studiowałam zaocznie i pracowałam w tygodniu i nie było aż tak. I nie wiem, czy to wina studiów, czy to wina pracy, czy to jest połączenie jednego i drugiego, ale teraz jest naprawdę czuję, że jestem przemęczona i potrzebuję trochę odpoczynku.
właśnie wróciliśmy z zakupów. Zjedliśmy dużą Kinder niespodziankę. Jak sami widzicie, jakiś śmieszny stworek do wyciskania ciasta albo chleba był w środku. W sumie całkiem śmieszny. Zwykle nam się trafiają jakieś syfy do rzucania, ale i tak nie lata. Mniejsza o to. Jestem już strasznie zmęczona, więc zakładam, że jeszcze kilka minut i pójdę spać. Nie kupiliśmy w sumie nic wartego pokazania. No może oprócz tego, że kupiłam blachę do babeczek, bo stwierdziłam za namową koleżanek w pracy, że może w tym roku zrobię pierwszy raz babeczki, bo wstępnie na święta mam póki co przyszykować tylko sałatkę, więc może zrobię babeczki, ładnie je ozdobię, pojadę do TK Maxa, zobaczę, może jeszcze jakieś te foremki ładne, świąteczne, kolorowe będą i może się coś fajnego wymyśli. Ale jak widzicie, koleżance się w pracy nudziło i zrobiła mi warkocza. I tak z nim chodzę, bo mi się podoba. Stara, głupia, ale sama sobie takiego nie zrobię. Zobaczymy, czy do jutra wytrzyma, a jak nie, to go rozplotę. Dzięki, Paula. No, tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutra. Mam nadzieję, że wrócę już w jakichś takich regularnych odstępach czasu i nie będę już łączyła do końca vlogmas żadnych odcinków ze sobą, ale zobaczymy, jak wyjdzie. W takim razie trzymajcie się ciepło, wyśpijcie się albo trzymajcie kciuki, żebym ja się wyspała i do zobaczenia jutro, pa!